Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy ponownie w Anno 1800. Szósty odcinek z rzędu, serio. Szósta godzina grania. Tak. Przed chwilą wyskoczyła mi informacja w grze, co mega się zdziwiłem. Grasz już 6 godzin. Może iść zjeść, zrób sobie przerwę, autentycznie. Ale nie o tym dzisiaj. Aha, zostawiajcie łapę w górę, jeśli podoba się seria. Lećmy. Moi drodzy, rozwój jest zajebisty. Mamy 40 tysięcy, mamy spoko przyrosty, potrzebujemy teraz ludzi. Ale pomimo tego, że potrzebujemy ludzi, to i tak byłem w stanie przed sekundą zupgrade'ować kilka budynków do rzemieślniczych. I w tych budynkach znajdują się ludzie, którzy są już bardziej wykształceni, mają większe potrzeby, mają... Jest szczęśliwy w miarę, ale potrzebuje na przykład takiego towaru jak konserwy. Nie wiem skąd te konserwy mam wziąć, ale wydaje mi się, że stąd. Okna, konserwy, ratusz i średni port. Robi się coraz grubiej i dla mnie to jest challenge, pomimo tego, że jest 4:54. Cały czas wigor we mnie jest gigantyczny, żeby cisnąć dalej. Możliwości rozbudowy budynków jest coraz więcej, jak sami widzicie. Wzrasta tylko i wyłącznie ta opcja, więc z tego względu się mega cieszę. Tu bym tylko jeszcze chciał więcej robotników, pomimo tego, że farmerów jest mało i zaraz ich porobimy więcej. To chciałbym tutaj tych naszych rzemieślników porobić. Trochę ich potrzebujemy, ale przesadzać nie mogę i to jest już koniec. Brakuje publiczne kotwicowisko. Odblokowano nowe budowle. Publiczne kotwicowisko. Ale grubo się już robi. Ale ja już nie mam miejsca. Wiecie co? Strasznie dużo mamy rybaków. Pozbędę się jednego z nich. Sorry mordo. Mam ich naprawdę dużo. Publiczne kotwicowisko. I siedzi i gra chyba, nie? Czy nie? Czegoś nam brakuje. Okien. 8 okien. By okna tworzyć, musimy wrócić do pierwszego. Łańcuch produkcji. Otwiera przegląd tego łańcucha produkcji. Dobrze. Potrzebujemy kopalni piasku. Gdzie może stać kopalnia piasku? Może po drugiej stronie. Tam był piasek. To jest git? To jest git. Sounds like a plan. Musimy też doprowadzić do tego drogę. Huta szkła musi stać w okolicy. Ja sobie to poukładamy. Zaraz drogę wybudujemy. Chata drwale mamy dużo, więc teraz tylko jeszcze potrzebujemy magazynu obok. I budujemy drogę. Okej, i stąd. Ja myślę, że polecimy... Nie w ten sposób. Bo tą przestrzeń chciałbym zagospodarować. Polecimy troszkę dookoła. A mogę iść w drugą stronę? O, w ten sposób, dziękuję. Super. Oni są połączeni. On potrzebuje produktu, a produkt się już powolutku robi. Daj mu czas. Wracajmy do rzemieślników. Okna się produkują. Będą składowane w magazynie. Magazyn się będzie rozwijał, mam nadzieję. Możemy już go podwyższyć, bo w sensie zupgrade'ować, bo zaraz tu będzie pewnie grubo. Będziemy obserwować, co się dzieje ze szkłem. Niech się powolutku produkuje. Konserwy. Farma bydła. Uprawa czerwonej papryki. Brakująca żyzność. Nie mamy papryki. Będziemy musieli ją kupować. I pytanie tylko teraz, skąd? I to może być problem. Ale bydło pewnie jesteśmy w stanie na spokojnie ogarniać. Szczerze mówiąc, strasznie mi ta sprawa przeszkadza. Mogłem walić ją gdzie indziej, ale już zrobiłem jak zrobiłem. Myślę, że bydło możemy też w tej okolicy tutaj cisnąć. Bo to szkło pewnie nie jest aż tak wymagające wielkościowo. Obszarowo. I to będzie funkcjonowało dobrze, miejmy nadzieję. Zróbmy bydełko w tym miejscu. Już słyszę krówki. 4 pola dla krówek. A raczej dla byków. 4 pola. 5 po lewej. Ponieważ zbudujemy jeszcze jedno. Jak tam z przodami? Dobrze pędzą.
Zróbmy, nie wiem jak to będzie z tym jeszcze, z kuchnią tradycyjną, która będzie to produkowała i o, żelazo. A to ciekawe. Proszę się przyda, miałem go zawsze za dużo. Tą kuchnię też walniemy obok. Czegoś mi brakuje, okien mi brakuje. Okej, okay. A jak z tymi oknami? Produkują? Produkują, na spokojnie, dajmy im się rozwinąć. Żelazo, jak z żelazem stoimy? Z żelazem stoimy całkiem spoko, ale wydaje mi się, że zaraz trzeba z tym surowcem zrobić coś więcej. Farmę bydła jeszcze jedną postawmy, bo to się na pewno będzie rozwijało. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dobudujmy drogę na spokojnie. Obok tego chciałbym, żeby była ta kuchnia tradycyjna, która będzie produkowała to jedzonko. Oj, to jest troszeczkę smutne, że tak blisko tych naszych krówek i byczków będzie ich przetwarzane mięsko. A taki jest świat. Osiem okien nam brakuje, ale to przeżyjemy. I kopalnia żelaza. Kopalni żelaza widziałem tutaj jeszcze kilka dostępnych, tylko teraz przez to, że mam już ten tryb włączony, nie widzę gdzie one były. Tu możemy jeszcze jedno postawić. Produkujmy tego więcej. Mhm. I stąd ciśniemy dotąd. Co ty gadasz? Okej, ale pitnął. Kto to był? Okej, czyli z nią mamy napięku. Na tą babkę musimy mieć uwagę. A gdzie nasz statek w ogóle płynie? Aha, ubrania. Handluje ubraniami, no dobrze. Okej, okay, wracajmy do swojego biznesu. Postawiliśmy kopalnię żelaza. Ona produkuje i niech sobie produkuje, tyle że mam jedno ale. Tym ale jest ta straż pożarna, czy jest... Oj, ryzyko jest gigantyczne. Czy jestem w stanie ich nie można zmobilizować, a to jest mobilizacja. Prawdopodobieństwo pożaru bardzo wysokie. No, prawie. No jest wysokie. Z pewnością ta straż pożarna musi być blisko. Szkulcie się. Pułki jedne. I postawmy jeszcze jedną straż pożarną, która będzie jeszcze asekurowała troszeczkę już dalej. Kosztowny biznes, kosztowny. A co z tymi naszymi oknami? Nie wiem ile ich mam. Wiele się od ciebie nauczyłam o handlu. Pięknie, czwóreczka. W międzyczasie jeszcze zawarłem pakt z dyplomatyczny na propos handlu z tym Willy, więc to też dobrze idzie. Poważny problem z jednym ze szlaków. Co tu się dzieje? W tym porcie nie handluje się tym towarem. Od kiedy? A, przestała tym handlować. No dobrze. To usuwamy ten handel. Anuluj ubrania. Mogę to usunąć? Mogę. A co ze stateczkiem, który tam był? Jeszcze raz wróć. Nie mogę do niego wrócić, ale z mapy będę mógł. A to był ten, który dostał. Ciuchów już na statku nie ma, więc jest spoko. Wróć sobie do portu. A, nie wiem, czy wam pokazywałem. Rozwinąłem troszeczkę port. Tak troszeczkę. Tak, żeby było fajnie. Próbujmy dalej tam jeszcze ogarnąć tą strefę produkcyjną. Skończyliśmy na tym, że postawiliśmy... okej, marriage. Usłyszałem marriage i autentycznie myślałem, że marriage. Ale ona oferuje sojusz. Ślub nieba i ziemi. Księżniczka Queen proponuje ci sojusz. Z jednej strony ona jest cienkim bolkiem trochę. Nie wiem, czy mi to jest potrzebne, szczerze mówiąc. Oferta, żądanie. I co to oznacza, jeśli odmówię? Będziemy mieli napięku z nią. Nie potrzebuję jeszcze wojen, a sojusz da się złamać w każdej chwili. Mam nadzieję. Niech tak będzie. Lepiej mieć sojuszników. Wyślij ekspedycję do Nowego Świata. Chcesz się wykupić mojej łaski, tak? Piąteczkę dostaliśmy od pani królowej. Gracze księżniczka i Queen atakowane są teraz w stanie wojny. Księżniczka King i Annie Harlow są teraz co? W jakim stanie wojny? One wojują między sobą? Ale masz mało życia, mordeczko. Coś tu ci się podziało niefajnego. Ostrzeżenia. Jeden z twoich statków jest atakowany. To już wiedzieliśmy. Usuń. Gracze księżniczka, Queen i Annie Harlow są teraz w stanie wojny.
Ale między sobą? Ciekawe. Ekspedycja odkrywcza. O Jezus. Co tu się dzieje? Ekspedycja odkrywcza. Krążą plotki o ziemiach, do których nikt nie ma jeszcze praw. Zbadajmy je, zanim zrobi to konkurencja. Zalecenia kapitana. Racje. Wiara. Prawie pewna. Polowanie. Wysoce prawdopodobna. Siła. Prawdopodobna. Potencjalne nagrody. Nowy region. Przypisz statek. Statunio Resigno jest za fajny. Poseidon, to był szkunę, to też szkunę, dostępne statki. A mogę wszystkie statki? Wszystkie statki. Parszywy pies. Przerwij to, co robisz, parszywy psie. Nie mogę mu przerwać? Serio? A jak wyjdę z tego na chwilę? Okej, nie zniknęło. Ja skaczę pomiędzy misjami. Patroluję, to przestań patrolować. Przepłyń, mój drogi, tutaj. A wy mi zbudujcie jeszcze jednego szybciutkiego, nie szkunera, tylko... O, tu jeszcze jest kolejny. Fregata, niezawodny i szesstronny okręt wojenny o średniej zwrotności uzbrojony w działach średniego zasięgu. Buduj to, mordo, nieważne jakie są koszta. Buduj mi to jak najszybciej, bo to też weźmiemy na tą misję. A potem jeszcze mógłbyś mi zbudować tak naprawdę jeszcze jednego szybką kanonierkę. Niech te dwa statki się budują. Oj, mamy hajsu w błoto, możemy robić, możemy działać. To jest ten wojenny? Tak, to jest kanonierka. Niech one tam się budują, potem wrócimy do ekspedycji. Z tym się nie śpieszymy. Jak z naszym jedzeniem dla rzemieślników? Czy ono się produkuje? Mam nadzieję, że tak. O Jezus, przepraszam. Sprawdźmy, czy ono już jest. Konserwy. Nie produkują się jeszcze. Albo jeszcze nie zbudowałem. Czego potrzebowało? Okien. Okien potrzebujemy, tu jest produkcja dobra. Ta produkcja szkła idzie. Jak to wygląda z tymi szkłami? Mamy ich 15. Aha. Ale okna się nie produkują. Okna powinny się produkować tutaj. Nie. Pominąłem coś. Wytwórnia okien. Aha. Teraz dopiero mogą się produkować. Brakuje drewna. Zaraz ci nie będzie brakowało. Idź po te drewno do magazynu. Mamy go w piździec i więcej. Nie sprzedawajmy tego drewna tak bardzo. Bo teraz będzie do szkła potrzebne, o, do okien potrzebne. 110, 108, coś koło tego, spoko. Już nie brakuje? Dalej brakuje? Ładujesz coś? Przyznaj się, co ładujesz. 7 drewienek i 3 szkła. Już ci niczego nie potrzeba. Więc dopiero teraz się tak naprawdę okna zaczynają tworzyć. Rewia. Czym jest drewia? Czymś fajnym widzę. Zobacz, że tu jest nasze serce. To tu też to zróbmy. Tu jest szkoła, tu są budynki, budynki burzymy. Ile ta rewia zajmie miejsca? Niestety wszystkie 4. Sorry, troszkę rzemieślników dostało w dupę, bo tam było ich kilku. Zaczyna to wyglądać, moi drodzy. Aha, nie mamy surowców. Okna, tak? I to ile? 40. Dużo. Rzemieślników mamy 20. 220, ale 20 na plusie. Miasto, które jest? Oj. Kim ty jesteś? To jest ta babeczka. Czemu ta babeczka rąbie tego ziomeczka? Babeczka rąbie ziomeczka. A czemu tak się dzieje? Kim on jest? To jest ten biedaczek. Czemu go łupią? A czy ja nie mam z nią na pięku przypadkiem? Nie mam z nią na pięku, nie? Powiedz mi, że dyplomacy... Ta babka jest tylko wojna. Pieprzyć ją. A co z tą babeczką? Zaproponuję jej pokój ponownie. Pierwsze o handlowe. Cały czas nie chce się zgodzić. Piczka mała jedna, może ją przekupimy jeszcze. 6 koła już chcę. Serio? Dałem jej 6 koła, dostałem 2 reputacje, potem za pochlebstwo straciłem 1 reputację. To jest nieopłacalny biznes, naprawdę. Kompletnie. Ten biedaczek został zaatakowany. Pokoju z nim nie mam, ale mam z nim ten sojusz o handel, więc to tam powinno prosperować. Oni tu cały czas pływają, zauważcie, między swoimi wyspami. Tu jest jedna wyspa w tym miejscu, na której ta królowa tutaj sobie szefuje. I to jest jakaś tutaj właśnie taka fabryczna wyspa bardzo. I drugą jest ten cały tutaj przekozak. Przekozak. Grubo tu mają jeszcze jakieś festyny, jakieś... Ja pierdziele. Więc latają między nami. I latając między nami może być grubo. Więc jak już z nią zacznę, to może być za grubo.
Jak produkcja łódek? Oj, powoli idzie do przodu. Mamy tylko jedną łódkę dostępną. I ona jest tutaj. Niech ona się zbierze przy tym. Sorry, miasto mnie, jego strzelanie nie interesuje. Zapisana gra również, a ekspedycję zostawiam sobie na potem cały czas. I jak z tą produkcją szkła i innych badziewi? Możemy też w tym czasie zająć się tak naprawdę jeszcze postawieniem ratuszu. Ratusz jest ważną sprawą. I ratusz tak naprawdę mógłby stać w tym, w tej zieleni. Fajnie, gdyby jednak był symetrycznie. Mhm, dokładnie tak. Albo odwrotnie, tak. Tak powinno być. No dobra, robimy to. Postawię już miejsce na zbudowanie tego po prostu. Czy to już jest to miejsce? Jeszcze jedno nam brakuje. I miejsce na ratusz nagle się znalazło. Teraz potrzebujemy zrobić tutaj drogę dookoła. Oczywiście to jest tylko miejsce na ratusz. Co mi tu brakuje? Aha, okej, już wiem. To jest tylko miejsce na ratusz. To jeszcze nie oznacza, że tu już mamy wszystko zrobione, bo trzeba jeszcze po okien podużo poprodukować. A żeby te okna się tutaj dobrze wyprodukowały, to potrzebujemy jeszcze trochę czasu. A z tymi oknami jest tylko problem, z tego co widzę. Mhm, tylko okna. Jak stoimy jeszcze ze stalowymi belami? ...116, dużo. Okna, okna, jeszcze raz okna. Jak idzie produkcja okien? Powiedzcie mi, mordeczki wy moje kochane. Jak to tu wygląda? 3 okienka. Niedużo. Z tym jedzeniem trzeba zacząć. 8. Czyli trzeba przyspieszyć produkcję. 99, czyli idą tak prawie że na maksa. Potrzebujemy jeszcze jednej kopalni piasku, tak to się nazywa? Kopalnia piasku? Kopalnia piasku. Czy to jest dojście zapewnione? Chyba jest dojście zapewnione, tak mi się wydaje. Mam nadzieję. Produkcja już działa. Muszę tylko spojrzeć, czy to funkcjonuje. Budowa statku została ukończona jednego. Jeszcze jeden statek i możemy startować z misją. Ale chciałbym zobaczyć, czy to będzie funkcjonowało, ponieważ to dojście mnie tutaj... Już tyle mam pytań, wystarczy przesunąć w ten sposób i jazda. Co się będę pieprzył? Nie no, musi... A, wyszło i tak. Teraz widziałem. Ale wolę, żeby było bezpiecznie, że tak powiem, miejscowo. No i wytwórnia okien też będzie potrzebowała wsparcia, tak mi się wydaje. Kłody mamy, szkło się będzie produkowało, zresztą już jest tego szkła trochę, 17. Ale tu zasuwa. I to jest nasz teraz taktyczne miejsce, takie dosyć istotne. Nie, nie to. Wieża artyleryjska. Koniecznie. I to bardzo. W tym kierunku zwrócona. Mhm. Tutaj. I tutaj. Czasami trzeba stuknąć pałką w kilka głów. Okej, czyli jej zaimponowałem tym, że zbudowaliśmy kolejne działka, a to jest bardzo taktyczne miejsce teraz dla nas, z racji, że tutaj produkujemy piasek, a zarazem też mamy tutaj masę bydła, z którego będziemy pozyskiwali konserwy. Zanim konserwy, no to potrzebujemy tych cholernych okien, których mi jeszcze brakuje kilku. Czegoś jeszcze mi brakuje? Nie, aj, 75 pracowników potrzebuję. Stan wojenny w mieście dobiegł końca. I uratowali się. Good for you. Ukończono budowę i ekspedycja, to zostawimy na potem. Ten dalej będą budowali pewnie jeszcze, tak. Coś chciałem zrobić, wiedziałem, że jak pójdę gdzie indziej, to zapomnę. Tutaj byłem, jak to chciałem zrobić. Pracowników, rzemieślników, potrzebuję ich więcej. Gdy postawię ten budynek do konserw, to będzie zaraz problem. Musimy zacząć budować kolejne cholerne mieszkalne tereny. Wydaje mi się, że w tym miejscu byłoby ok. Będziemy musieli im tutaj postawić jeszcze... Co ja robię? Będziemy im tu musieli postawić jeszcze co nieco rzeczy. Serio nie policzyłem tego. No nie policzyłem tego. Teraz będę sobie przesuwał budyneczki. Idiot.
Kolejny dla metafarmerów. Oj, zwolnijmy tempo. Jezus, co ja zrobiłem tą spacją? Wróć tam. Nie wiem, co to zrobiłem. Rynek. Tu musimy postawić na nowo całą infrastrukturę dla naszych kochanych mordeczek. Ship constructed. To mnie cieszy, tylko chcę dokończyć jeszcze to budowanie. Droga. Zaraz tu się zacznie jazda. Czemu jesteście niezadowoleni? Luksus słaby. Przeżyjecie. Oj, tu jeszcze pisemko. Edytujemy, poprosimy o oszczędność. Odsuń się, co tam jest? Zadowolenie plus 5. Wszędzie. Takie trochę można powiedzieć familoki, jak to zawsze godą. Bo jest jeden na drugim. Czemu ja to zrobiłem? Nie pomyślałem. Zapomniałem, że jakby to... No nieważne. Czyżbym trafił w dziesiątkę z tym... Nie, nie zmieszczę się. Chociaż może? Czyżby? No i troszkę zabrakło, ale spoko. Aj, co ja robię? Już nie widzę na oczy. Dlaczego potrzebujecie? Jedzenia, brakujących towarów. No ale przecież jak macie dostęp do rynku, to nie macie dostępu do reszty? Damy tu jeszcze małe magazyn, ale wydaje mi się, że nas nie urobi. Ale mimo wszystko mogę tak dla zasady postawić, bo i tak tu pewnie się pojawią jakieś w najbliższym czasie rzeczy, które będą mi tak musiały być magazynowane, więc spoko. Wyślij ekspedycję do Nowego Świata. Możemy to już zaraz zrobić. Miasto znalazło się znów w stanie wojny. Pieprze to. Skończono budowy tych statków, więc możemy iść na ekspedycję. Pokażcie mi, o co chodzi. Odkryjmy Nowy Świat. Przypiszmy statki. Nie, nie gadaj, tylko jeden statek mogę zrobić. Nie pasuje mi to tutaj. Wymień statek, cofnij przypisanie do tej ekspedycji. Przeskocz do statku. Cofnij. No to musimy wziąć tamten najlepszy statek, jak nie wiem, jak się nazywał. No nie, to jest ten Huge? Potęga morska 10, 20, 1, 2. 20, to jest ten mój statunio. 10, 20, 20, 10. Meduza. O, to jest ta fregata. 20, 10, 3, 2. 20, 15, 3, 2. Nawigacja jest lepsza. A to jest mój statunio Rezunio. Nie, bierzemy meduzę. Przeskocz do statku. No i co teraz? Mogę mu coś dać? Przedmioty. Nawigacja 30, siły 15, potęga morska. No to dajmy tu. Tylko teraz gdzie? O, w mordę! Przygotuj statek 98. Polowanie, wysoce prawdopodobne. Co to daje? Rzemiosło to nieistotne. Trudno powiedzieć, do czego to się przyda na pokładzie, ale nigdy nie wiadomo. Okej. Towary, racje żywnościowe potrzebujemy wziąć. Nie mogę tego przeczytać tutaj? Nie. Mamy trochę ryb. 50 wystarczy, te wyrzuć. Wiara, prawie pewna. Słyszę dziwne historie o jeszcze dziwniejszych zdarzeniach. Do jakich podchodzi do tej strony? Podobnie są prawie pewna. Nie wiem, co tu mam dać, żeby to zaliczyć. Polowanie, wysoce prawdopodobne. Udało mi się posłuchać zachwyty kilku starych marynarzy na temat bujnej przyrody, która czeka na waszą ekspedycję. Prawdopodobieństwo, wysoce prawdopodobne. I co to znaczy, ta wysoka przyroda? Co mielibyśmy wziąć? Mamy ryby. Piwska nie ma, za mało produkuje. A czy to mogę wziąć? To mi coś da? Nie wiem. Nie chcę brać tylu broni, bo to jest dobra sprawa. Chleba możemy trochę dać. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać, kto ci pomógł. O, da na 2800 cashu. Nice. Miło z jej strony. Wiara. Za pomocą chleba. Okej. Coś jeszcze mogę wziąć? Ciuchy? Nie mogę.
To nie mogę? Dobra, jesteśmy... Aha, to polowanie. Nie wiem, o co chodzi. Okej. Udało mi się podsłuchać. Zachwyt... No nie mamy tak już miejsca. Czy to możemy wyciągnąć? Nam nic nie daje. To nie jest to polowanie? Udało mi się posłuchać zachwyty kilku starych marynarzy na temat bujnej przyrody. I to jest podkreślone. Która czeka na waszą ekspedycję. Prawdopodobieństwie wysokie. I co ta przyroda może oznaczać? Bo ja nie rozumiem. Mamy chleb, mamy ryby. Cegły nie, alkohol. Już tylko jeden mi został, też nie. Mięcho, też nie. Mydło. Medycyna. Ej, tu teraz widzę, co one dają. Dyplomacja, piwo. Racje dodatkowe. Polowanie. Rzemiosło. Rzemiosło, potęga morska. Co to polowania, cholera jasna? Racje dodatkowe, rzemiosło, rzemiosło. Tutaj powinny materiały budowlane, surowce naturalne, produkty rolne, to nie to. Polowanie, glina. Pięknie. Nie wiedziałbym, naprawdę bym nie wiedział. Rozpocznij ekspedycję. I gdzie on płynie? Do innego świata? A, musi naładować wszystko. No, ta eksploracja nowego świata mnie bardzo jara. Myślałem, że mogę więcej tych statków posłać, wiecie, popłynie... Flota! Już wszystko masz? Już wszystko masz. No i płynie gdzieś tam. Przez statek przypłynął, spoko. Dobrze, płyń. Płyń malutki, płyń. I działaj. Dobrze, naszym kolejnym problemem jest to, że potrzebuję... Mamy dużo, bardzo dużo farmerów. Potrzebuję teraz jeszcze więcej robotników. Więc to niech będzie ten rząd. Tam, gdzie tak naprawdę ich degenerowałem? Nie. Obniżałem im... Downgrade im robiłem. Potrzebujemy rzemieślników więcej, ponieważ za chwileczkę przypieprzymy 200, dobrze. Z konserwami. Jeszcze nie mogę? Już mogę, pięknie. Chyba mi gliny przez chwilę brakowało, ale nieistotne. Potrzebujesz mięsa, wołowina już się zbiera, wołowiny mam już dosyć dużo z tego, co widziałem przed chwilą. Gdzieś tu się zbierała 21, spoko, wystarczająco w pełni. I potrzebujemy jeszcze jednego elementu. Papryki. A tą paprykę musimy sprowadzać. Nie mam pojęcia skąd. Kupuj. Potrzebujemy co najmniej 50. Jeździ i kupuj. Dobrze. Czyli oni tą paprykę będą kupowali. Nie wiem skąd. Mam nadzieję, że się uda, bo inaczej tych konserw nie zbudujemy, nie zrobimy. Dobrze, czy tu już jest prawidłowo działający magazyn? Już ci wołowina idzie. Będzie ci brakowało papryki, mordeczko, z tym jest problem. Nie wiem tylko, czemu tej papryki tutaj nie mogę nigdzie... Nie mam... Brakująca żyzność. Nie mam na to żyzności. Ja mogę dla testu spróbować, ale wątpię, żeby to się udało. Koszt budowy 2 i... No, spróbujmy. No coś tu mogę postawić. Może jakimś cudem i tak to będzie szło. Szczerze wątpię? Ale czemu nie próbować? Może tam pomimo braku żyzności... Nie, to nie wyjdzie. Pomimo tego, że to postawiłem. Tak mi się wydaje. Ale spróbujmy. 26 koła. Bardzo mało pieniążków mamy i to mnie martwi. Co z tym ratuszem? Doskonałe pole, to nie to. Desek nam brakuje, a to nowość. Zawsze desek było dużo. Ale okej. No cóż. Rzemieślników dosyć dużo, robotników całkiem sporo, farmerów bardzo dużo. Brakuje nam cały czas... O, proszę bardzo, zbuduj. Jak to pięknie wygląda. I to mi się podoba. I co to nam daje? Publiczne kotwicowisko.
Tendencja 153. Turyści będą przyjeżdżali do nas. Zajebiście, czemu by nie? Czemu by nie? Możemy takie jeszcze tutaj zrobić kuku, żeby ładnie wyglądało. The fire is out of control. Co jest out of the control? Pożar w mieście. Oj, gdzie tu się. O Jezu! O Boże, co tu się dzieje? Nie gadaj. Czy ktoś tu jeszcze sięga? Ty nie sięgasz? Weź tam, wzywajcie się. Halo. Remiza strażacka. Dupej tam. Nie widzę, żebyście jechali. Jezus, kolejny pożar. Masakra. Co się jeszcze szkolą? Jeszcze chwilę. Zapomniałem o remizie strażackiej. Nadal to nie chcę patrzeć. Dadzą radę. Muzyka dosyć dramatyczna, ale dadzą radę. Dobrze, tak czy siak, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Zaczynamy się fajnie rozbudowywać, zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. Cieszę się. Troszkę zabrygaduję to miasto przed następnym odcinkiem, żeby było git. Mamy tylko 2,5 koła? Oh, fuck me. Ale dużo kosztował ten port. Tym bardziej muszę pozarabiać. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.